Dziękuję serdecznie. No może przejdziemy do pytań. Bardzo proszę, czy są z Państwa strony pytania do Pana Marszałka, do Pań Posłanek? Ja? To bardzo proszę, jeszcze króciutko. Proszę Państwa, chciała w związku z tą ustawą, żebyśmy złożyli wniosek, ponieważ pewnie złożymy, do Rzecznika Praw Dziecka. Jaka jest jego opinia na ten temat, na temat tej ustawy? I druga sprawa, to będziemy na pewno nowelizować tą ustawę, jak ona już zostanie po prostu przyjęta. Dziękuję bardzo. Jeszcze może jedno zdanie. Otóż my często, ja tak apelowałem o to, żeby PSL przyłączył się do tych głosów, którymi chcemy odwołać złego ministra. Ministra obrony Bogdana Klicha, i kiedy rozmawiamy w kuluarach z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego, to oni mówią, że tak, ten minister nie zasługuje na poparcie, ale później odbywają się inne kuluarowe rozmowy z bardziej możnymi niż my, opozycyjni politycy, czyli z Platformą Obywatelską. I nie wiem, czy jest to bardziej intensywne tego pola oranie, o którym mówiłem. W każdym bądź razie z tych spotkań z Platformą Obywatelską PSL-owcy wychodzą zadowoleni, uskrzydleni do poparcia, a Polska, wyborcy, no to już może druga kategoria. Więc niech to będzie kategoria pierwsza, odwołajmy ministra, bo nie służy dobrze interesowi obronności i Polski. Chciałoby się powiedzieć, a stołków w terenie przybywa. Dziękuję bardzo.